chciałem przedstawić Państwu mistrza, artystę Kowala, który jest autorem tej pięknej rzeźby. Ten Kowal nazywa się Adam Piechowiak i pochodzi z wioski Daszów, to jest gmina Jemielno, województwo dolnośląskie. A tutaj jest jego kolega Kazimierz Miller, nie mniej uzdolniony, stary, wiekiem nie, ale też w fachu Kowal z Ołdzichowic Kłodzkich. Są to koledzy, którzy przyjeżdżają na ten turniej Kowali od wielu lat, doskonale się znają, przyjaźnią się. I sztuki wykonane przez Kazimierza też będą pokazane. A że się przyjaźnimy, to chyba świadczy o tym, że się przyjaźnimy, tak? To od razu widać. Od razu widać. Tak. Ale proszę jeszcze tamte rzeczy pokazać. Oczywiście, pójdziemy dalej, pokażemy to wszystko. To znaczy się, Adam, tamte też są twoje? Tak, tak. No to byłby upominał. Ja już ich zrobiłem, tylko po prostu nie zapowiadałem. Proszę. To od razu widać. Prawda? Po tym, co tutaj te rzeźby przedstawiają, po ich wykonaniu, samo piękno. A jakby ktoś nie wierzył, to proszę, tutaj jest ta rzeźba pod spodem. Ma karteczkę z napisem, kto ją wykonał. I ta też. Adam jest bardzo skromnym człowiekiem, ale zajął drugie miejsce w Czechach, w dosyć ważnych turnieju. On nie chciał tego powiedzieć, ale ja to zrobiłem. Chyba się na mnie za bardzo nie obrazisz, bo nie chciałeś, że... się nie obrażę. To dziękuję. Fajnie. Dziękuję. Bardzo mi przyjemnie było ciebie poznać i pokazać twoje prace. A też moje. Proszę, tu kolejna rzeźba z metalu. Tak to nazywamy potocznie rzeźby z metalu, bo to są prawdziwe rzeźby. To jest coś pięknego również. Mnóstwo ludzi mamy na tym turnieju Kowali, coraz więcej przychodzi chętnych, oglądają. No i rzeźby, które Adam tutaj przedstawił, proszę, widać, mają bardzo duże powodzenie. Wielu chętnych, zwiedzających przychodzi, podziwia, ogląda. Nawet dzieciaczki się tym zainteresowały. I tutaj mamy transparent z napisem Turniej Kowali o srebrne klucze Legnicy. Wyniki tego konkursu, który się dzisiaj odbywa, będą jutro rozstrzygnięte i oczywiście postaram się, nie tylko, że postaram, ale uwiecznię na swoim filmie. Andrzej Mejsak, twórca tego pięknego kwietnika, który wykonał dosłownie w przeciągu ilu? 3 godzin. Może troszeczkę więcej. To pan jest żelazna, czy to słowicznie? Teraz. Przepraszam, przepraszam. I wykonaliście to w